dobry, Krzysztof Repiński, witam i zapraszam na Pytania do Prezydenta. Witam w naszym studiu prezydenta Tczewa Mirosława Pobockiego. Dzień dobry. No, Panie prezydencie, póki co w dobrej formie konsultowaliśmy się siedzimy w studiu i Odpukać. możemy mówić możemy przeprowadzać tę audycję bezpośrednio chciałbym państwa też tutaj o tym zapewnić że wszelkie procedury i takie różnego rodzaju zabezpieczenia stosujemy również w telewizji Tetka jak i w radiu Tczew, tak więc tutaj w studiu jeszcze gościmy czasami naszych rozmówców którzy za naszym pośrednictwem Mogą wam przekazywać informacje. No nie wiem, jak będzie to długo, ale póki co jeszcze możemy. Panie prezydencie, wciąż mam wiele pytań związanych z zagrożeniem koronawirusem, z epidemią. Również widzowie naszego programu pytają. Najpierw, może taki krótki, krótki raport. Już nie chcę mówić o konkretnych liczbach, tak jak to miało miejsce tydzień temu, ale no widać wyraźny wzrost zachorowań. Zarażeń na Tak, Z tego, co mówią specjaliści, ten wzrost będzie nadal następował. I tutaj zdania są jakby podzielone, bo część jakby tych specjalistów mówi, że te dane, które są publikowane oficjalnie 600, no prawie chyba chwili, już 700 chyba. Ponad 700. Że tak na, na dobrą sprawę to są dane sprzed trzech dni. Bo to jest kwestia jakby badania tych wymazów, to badanie niestety trochę trwa, więc jeżeli stwierdzą u kogoś dodatni, że to tak powiem wynik, to oznacza, że trzy dni temu to było badane, tak. tak? Mhm. Czyli już dzisiaj prawdopodobnie ta liczba jest znacznie większa i jak duża, nie wiadomo. No i są drugie głosy takie, że tak na dobrą sprawę ten wynik dotyczy osób przebadanych. A ile jest tak na, na dobrą sprawę osób, które ma tego wirusa, a nie jest poddanych badaniom? Stąd też te zapowiedzi, które mówią, że możemy dojść do 10 tysięcy, być może są słuszne i one wynikają jakby z analizy tego, co było w innych krajach. Myślę, że i tu chyba wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że to, co najgorsze, to jeszcze nas czeka. Tak, ale czy prezydent uważa, no ja wiem, że ja też nie jestem specjalistą, ale ogląda różnego rodzaju informacje. Na jednym kanale, czy to na drugim specjalisty immunologa, epidemiologa, lekarzy. Czy może powtórzyć się scenariusz włoski w Polsce? Myślę, że nie. Scenariusz włoski wynikał z pewnego takiego lekkiego stylu życia Włochów, którzy. No jak to Włosi? Specjalnie przepisów nigdy nie przestrzegali, więc bardzo trudno było. Czy tam koronawirus trafił najszybciej. No, tam specjalne takie są miejsca, gdzie bardzo mocno połączone bezpośrednio z Wuhan pod Mediolanem podobno. Ale... Tak, bo tam dużo Chińczyków było. Mhm. Mhm. Ale też... No... Być może my mo możemy na przykładzie Włochów, yy, no podjęliśmy szybciej te decyzje. Mowa o rządzie, mowa o, o tym przygotowaniu. Znaczy, po pierwsze, yy, to co znamy z Włoch, czyli te obrazki, że ludzie tam się bawią, chodzą do restauracji, do, do, do kawiarni, yy, w sytuacji, kiedy już wiadomo, że wirus jest, czy nie ma tego takiego reżimu zostań w domu. Włosi tego jakby nie... Nie, nie wprowadzili jakby na czas. Efekt był taki, że ilość zachorowań bardzo gwałtownie wzrosła. W Polsce to, o czym mówiliśmy na, tydzień temu na, na naszym spotkaniu, w trzewie można powiedzieć, jesteśmy bardzo zdyscyplinowani i to w tej chwili widać, że praktycznie na ulicach nie ma ludzi, są pojedyncze osoby, ale nie ma jakichś tłumów wielkich, praktycznie zamarł ruch samochodowy. To jest efekt taki, że my jakby poddaliśmy się tym, tym zaleceniom. Właśnie zostań w domu, nie wychodź, nie gromadź się, nie bierz udział w zgromadzeniach większych, nawet jeżeli to są uroczystości rodzinne. Zamknięto restauracje, hotele. I to dobrze. I to dobrze, i to jakby daje nam szansę na to, że w miarę szybko z tego wyjdziemy. Czy to będzie w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, a niektórzy mówią, że dopiero do jesieni to potrwa. Tego nie wiadomo. To musimy, no, musimy po prostu przejść. Mm -hmm. A więc apelujemy, tak? Zostań w domu w dalszym ciągu i będziemy... Znaczy to ja chciałbym tu zaapelować o takie trzy, można powiedzieć, podstawowe rzeczy. Po pierwsze, nie wychodź z domu, jeżeli nie ma te, takiej potrzeby. Tak? Znaczy ja rozumiem, że nie można siedzieć cały czas w domu, trzeba chociaż pójść kupić coś do jedzenia, Albo tak? z pieskiem, albo z pieskiem. Ale z pieskiem <laughs> można pójść na przykład do ogrodu, jeżeli się <śmiech> posiada, <śmiech> tak? Czy po pierwsze y, zostań w domu, nie wychodź, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Y, po drugie y, nie wyprowadzaj dzieci na plac zabaw. Y, Zopiekuj się dzie dziećmi w domu, y, w tej chwili y, dzieci nie mają y, szkoły, nie mają zajęć, w związku z tym siedzą w domu. I niech w tym domu siedzą, niech też nie wychodzą, nie kontaktują się ze swoimi rówieśnikami. I trzecie takie zalecenie, pamiętajmy o osobach starszych, które być może w tym okresie wymagają naszej specjalnej jakby troski. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma osoby starszej, która potrzebuje pomocy, potrzebuje tego, żeby zrobić jej na przykład zakupy. Mhm. Trzy proste zalecenia, myślę, że to wystarczy. Dziękuję panie prezydencie. A teraz zapytam o działania samorządu w związku z epidemią. Może najpierw zapytam o, o nasz trzewski szpital, chociaż formalnie szpital nie podlega samorządowi miasta, tylko tym organem prowadzącym, nadzorującym jest starosta. jest starosta Tczewski. Ale no, szpital jest w Tczewie, to jest nasza placówka, można powiedzieć. I czy orientował się może prezydent, czy tam są jakieś potrzeby odnośnie walki z koronawirusem? Bo to jest szczególnie narażona jednostka. Jak każda jednostka służby zdrowia... Lekarze, pielęgniarki to są te osoby, które, o których zwykle nie myślimy, mówiąc o osobach zagrożonych koronawirusem, ale to właśnie oni są na tej pierwszej linii frontu, oni mają ten kontakt z ludźmi chorymi. Stąd też spotkałem się tutaj z szefostwem naszego szpitala czy szpitali i podjąłem decyzję o uruchomieniu takiej rezerwy celowej, która jest w budżecie. Co roku praktycznie ta rezerwa jest, to wynika z przepisów prawa, że musimy zabezpieczyć pewną pulę pieniędzy na sytuacje właśnie takie kryzysowe. Podjąłem decyzję, żeby z tej puli pieniędzy wyjąć kwotę pół miliona złotych i przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu ochronnego. I tak jak rozmawialiśmy, to w tej chwili większym problemem nie jest brak pieniędzy, tylko brak tego sprzętu na rynku. Żeby go dostać żeby go zakupić. Żeby go zakupić. Niemniej jednak ustaliśmy w ten sposób, że jeżeli tylko się gdziekolwiek pojawi w jakiejkolwiek hurtowni, my ten sprzęt zakupujemy. Mówię tutaj o maseczkach, o przyłbicach, o strojach ochronnych. My to kupujemy i przekazujemy od razu do szpitala. Myślę, że to, to będzie duża pomoc dla naszej jednostki, naszej. No bo my też tam, że tak powiem, chodzimy, możemy tam trafić, tak? I mm -hmm. dobrze byłoby, gdybyśmy byli obsłużeni w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Władze samorządowe również starają się szukać sposobów na pomoc, jakby, tym zarządzaniem, tym kryzysem. Wiadomo, że najwięcej tu zależy od władz państwa. Zwłaszcza te opłaty zusowskie tych zagrożonych branżach przedsiębiorców mniejszych czy większych, bo to teraz ten kryzys jak walec dotknie wszystkie firmy, tak mi się wydaje. I czy znaleźliście jakiś sposób na to, żeby wspomóc chociażby tutaj lokalne firmy? Chociaż jak mówiłem, wy macie instrumentów, w moim przekonaniu, do tego jakby trochę mniej niż no, ogólnie zdecydowanie widzę, mniej. Państwo, Tutaj rząd czy państwo generalnie ma większe możliwości wspierania, pomagania. Samorządy no, muszą się jakby poruszać w ramach tej litery prawa, która tu dotyczy nas. Niemniej jednak podejmowane są przez różne samorządy, różne miasta takie inicjatywy pomocowe. Również Szczew się do tego dołączył. Zauważyłem, że są podobne. E, tak, no bo podobne są narzędzia, więc wynik też jest podobny. E, podjąłem decyzję o wprowadzeniu po pierwsze umorzenia czynszu na okres trzech miesięcy. Na razie trzech miesięcy, czyli do końca maja. Zobaczymy, co będzie dalej. W lokalach, które no, muszą zamknąć swoją działalność z różnych powodów, czy to przez to, że podlegają jakby te, te, tej liście ogłoszonej przez ministra zdrowia, czy z Ale innych wiadomo, powodów. Wiadomo, że mówimy o lokalach miejskich, czy też to TBS-owskich. O, lokalach, TBS również, o tak? lokalach miejskich, tak, tak. No TBS to też, to też jest miasto i również podjąłem decyzję o tym, żeby wprowadzić ulgi, zwolnienia czy umorzenia nawet jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, przy czym zwracam uwagę na jedną rzecz. Każdy przypadek będzie traktowany osobno. W związku z tym proszę osoby zainteresowane przedsiębiorców o sprawdzenie na stronie internetowej urzędu miasta, z kim Należy się kontaktować. Są wytypowani pracownicy, którzy będą udzielali rad, będą udzielali pomocy. Tak jak powiedziałem, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. To będzie na wniosek, ja, a nie z urzędu. No właśnie, to może jest jakieś zielone światło dla tych bo z tego komunikatu w danego z biura prasowego Urzędu Miejskiego wynika, że chodzi o firmy, które zawiesiły działalność po 13 marca, ale być może to nie musi być takie ścisłe. Tak, ale ścisłe, dokładnie. generalnie aby to umorzenie dotyczy okresu od marca do, do, do maja. Ja bym bardziej to słowo zawiesiły. Może są firmy, które nie zawiesiły działalności formalnie, może starają się utrzymać, ale. Znaczy, panie redaktorze, no są też takie firmy, to powiedzmy takie sklepy nawet, tak, które w tym okresie notują zwiększone obroty, więc tutaj akurat pomocy nie wymagają. Natomiast rzeczywiście są takie firmy, które z różnych powodów musiały zamknąć swoją działalność, co um, za takim zamknięciem są właściciele, są pracownicy, którzy nagle tracą pracę, tracą że powiem, dochody i nie wiadomo, jak długo to będzie trwało. Mhm. A czy mógłby prezydent wymienić jakąś firmę, która na przykład jest Pan przekonany, że chętnie skorzysta z, z, z tych ulg i z, i z tej pomocy? No. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to chociażby Bar Kociewiak mm -hmm. na Starym mieście, bardzo, to, czy... bardzo mm -hmm. chętnie że tak powiem, uczęszczane uczyszczane miejsce przez Trzewian. A w tej chwili, no, niestety, jest to ta działalność, która podlega z mocy jeszcze jakaś firma pienięcie. jest tak mocno związana, że to w lokalu miejskim, że tak powiem, prowadzi działalność? Panie redaktorze, powiem tak, ponieważ ta informacja o tych pakiecie pomocowym w mieście Trzewie pojawiła się wczoraj. Właśnie jest podana przez biuro rzecznika prasowego. I już wczoraj mieliśmy bardzo dużo telefonów, zapytań osób zainteresowanych. Także myślę, że to było... Dobre posunięcie i, i oczekiwane przez naszych przedsiębiorców. Panie prezydencie, jeszcze tutaj chciałbym zadać pytanie, które nie dotyczy koronawirusa, a, a które no, obiecałem już zadać dawno w mediach społecznościowych. Pytanie od widzów o rewitalizacji Starego Miasta. Niedawno mówiliśmy o podgórnej i krętej, tak. ponieważ no to się tam zaczęło. A propos wykonawcy, już wybrani? Umowy podpisane? Nie, jeszcze nie. Nawiązując do rewitalizacji Starego Miasta. W tym roku miejmy nadzieję, że się uda. Będzie przebudowana ulica podgórna i ulica kręta, a w zasadzie schody na krętej. Tak. Pytanie dotyczy ulicy Królowej Jadwigi. Który w ramach mhm. jakby tego samego projektu rewitalizacji? Tak, w ramach rewitalizacji miała być już wyremontowana bodajże w 2018 roku. Jeśli się, się nie mylę. I, i, I ta procedura już ruszyła, był ogłoszony przetarg, ale wtedy były problemy natury takiej finansowej, że firmy bardzo wysokiej ceny sobie życzyły. Był wtedy kryzys, jeśli chodzi o, o znalezienie wykonawcy, wykonawców. Tak. To, to prawda, uznaliśmy, że nie ma jakby sensu ciągnąć tego, te, tego postępowania przetargowego w nieskończoność, było widać, że <coughs> ceny, które się pojawiły w przetargu są no, praktycznie dwukrotnie większe od. od Niewspółmierne tego, co, do, do wyceny, do, do, do szacowanej kwoty i do zadania? W sumie do, do no, niezbyt dużej ulicy, jaką jest akurat królowi odwiki. Stąd też podjęliśmy decyzję o przesunięciu oby realizacji tego w, w kolejnych latach. Pamiętając, że no program widzę. rewitalizacji to nie jest dwa lata, on będzie realizowany do roku 2023. No i to przesunięcie o ile, bo już minęły <coughs> dwa lata. Już praktycznie projekt jest, czy się nie przedawni? Nie, nie się nie przedawni. No, w tym roku nie będzie realizowana krwi odwigi, ale nie wykluczam, że rok 2021 to będzie ten moment, kiedy trafi do budżetu inwestycyjnego miasta. Czyli cały czas pamiętacie o tym i, i w tam, ramach rewitalizacji tam, tam. w dalszym ciągu będzie można to zrealizować? Czy już w kolejnym tam, projekcie? Nie, tak? nie. Myślę, że w ramach tego y, przyjdzie taki moment, kiedy będziemy jakby podsumowywać działania w ramach rewitalizacji i zobaczymy, ile nam zostało w, w tym momencie pieniędzy na, na Królowej Jądwigi. Y, I taki szybki raport inwestycyjny, Panie Prezydencie. Y, wydaje mi się bardzo mocno, jak się... się Dobrze pamiętam, że do końca maja, marca przepraszam, miał być wykończony i oddany do użytku klub rodzinny zatorza. Przypomnę, że tam wykonawca miał duże problemy z włamaniami. No, można powiedzieć z dewastacją, bo celem włamania trzykrotne chyba były włamania było po prostu pozyskanie kabli z, z, ze ścian, więc. Ściany były dosłownie prute, tylko po to, żeby te kable wyciągnąć. Nie wiem, ile zarobiono na sprzedaży tych, tych kabli miedzianych, natomiast zniszczenia były duże, stąd też termin jakby realizacji tego zadania został przesunięty, po to, żeby wykonawca mógł naprawić to, co zostało zdewastowane. Mhm. Nie orientuj się prezydent teraz dokładnie, kiedy. Proszę opiekt... mi wybaczyć, ale nie pamiętam wszystkich dat. Yy, jakie inwestycje jeszcze trwają? Ach, jakie inwestycje jeszcze trwają? No przede wszystkim jeszcze się inwestycje nie zaczęły tegoroczne, natomiast trwa yy, no, boisko na Bałdowskiej. Mhm. Tam wykonawca powrócił i widać tak dość intensywnie pracuje. Yy, tak, mam nadzieję, że ta, ta, to załamanie pogodowe, bo przecież przyszły mrozy, nie spowoduje jakichś dłuższych przestojów, natomiast zapowiadane są dużo ocieplenia i myślę, że w tym momencie wykonawca dokończy to, co miał do, do dokończenia i po prostu będziemy mogli też rozliczyć go z tego zadania, bo on jeszcze nie ma zapłacone za za to boisko. Taka była umowa. No i obyśmy mogli po tej całej Epidemii również korzystać z tego stadionu zaraz, jak tylko będzie to możliwe. No, mam nadzieję, chociaż może to być późny okres, późny jesienny, jeżeli chodzi o korzystanie. No, oby nie, pani po. epidemii. Proszę tak nie kończyć programu. Mam nadzieję, że to ja, będzie znaczy. Ja jestem życie. jednak realistą i wolę nie składać, że tak powiem, pustych obietnic, że w maju będziemy mogli sobie pobiegać. Panie prezydencie, to jeszcze zapytam o sesję Rady Miejskiej. Sesja marcowa została przez pana przewodniczącego odwołana. Ona się nie odbędzie z no, powodu wiadomego. Zagrożenie koronawirusem to jest jakby powód taki oczywisty, formalny. Natomiast jest też druga strona, tak obserwując to, co się dzieje w kraju. Niektóre rady spotykają się, niektóre odwołują, niektóre robią to w sposób zdalny. No i znowuż trwa dyskusja prawników, czy można, że tak powiem, odbyć sesję zdalnie, nie uczestnicząc osobiście, jakby na, na sali obrad. I tutaj zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że taka sesja zdalna po prostu nie ma mocy prawnej i wojewoda może uchylać uchwały podjęte w taki sposób. Stąd też, jakby oczekując na wykładnię prawną, a być może zmianę prawa, pan przewodniczący odwołał sesję marcową. Kwietniowa prawdopodobnie się odbędzie, ale już na troszeczkę chyba innych zasadach, ponieważ będzie konieczność podjęcia uchwały o korekcie budżetu. Między innymi, tej pomocy dla szpitala? Nie, pomoc dla szpitala idzie w innym trybie. To, to jest decyzja prezydenta Rezerwa. z uruchomieniem rezerwy. Natomiast ja żałuję troszeczkę, że ta sesja marcowa się nie odbyła, ponieważ planowałem po sesji spotkanie radnych z takim naszym doradcą inwestycyjnym, który pilotuje temat budowy akwaparku. I to spotkanie miało na celu przybliżenie szczepem tak możliwości formalno-prawnych realizacji tego zadania i przygotowanie Rady do tego, żeby w kolejnym posiedzeniu, czyli w tym momencie w kwietniu, podjąć uchwałę o powołaniu spółki celowej do realizacji tego zadania, czyli już o... Aby rozpoczęciu normalnego procesu inwestycyjnego, co pozwoli na y, rozpoczęcie też procedury pozyskania środków y, z kredytów, y, które os, będą oferowane przez banki. Mieliśmy takie spotkanie wstępne z bankami. Wiemy już, y, że jest zainteresowanie, wiemy na jakich zasadach możemy taki kredyt pozyskać, y, wiemy jakie są obostrzenia. Trzeba tylko wystartować. No niestety. Czyli samorząd. Yy wybuduje basen, mówiąc tak w mocnym stosunku, w leasingu. No może nie, nie tak no, może dosłownie. Za dużo <laughs> może za duże uproszczenie, ale słyszałem, nie... że takie możliwości się otwierają przed samorządami. No ale to dopiero przed nami. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Mamy bardzo. kolejny temat na następny program. Teraz na samo na sam zakończenie Pan tutaj nam otworzył. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam do e, zadawania pytań, do e, przesyłania zagadnień, które poruszymy właśnie w tym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję. Do zobaczenia.